Dzień dobry. Pierwszy dzień marca roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego 2024. Wspaniała, świetna forma, forma wyjazdowa, o czym za chwilę pewnie będziecie mieli Państwo okazję się przekonać. Także dzięki wsparciu, które uzyskałem, Cyfrowa Sicz Przetrwa będzie rozlegał się. No tutaj mamy chyba jakieś małe kłopoty techniczne, być może dlatego, proszę Państwa, że jednym z głównych tematów dzisiaj będzie przemówienie Władimira Putina. Dokonamy takiego streszczenia tego, co powiedział przywódca rosyjski, no z różnych powodów powinno nas to interesować. W Pekinie, w którym byłem niedawno, trwają już przygotowania do dwóch sesji. To jest jedno z najważniejszych wydarzeń, właśnie te dwie sesje, które odbywają się zawsze na początku marca, kiedy dyskutuje się o przyszłych kierunkach rozwoju Chin, o głównych wyzwaniach, o głównych problemach, więc to jest bardzo ciekawe, o tym powiemy, no i o rywalizacji technologicznej, która przetacza się przez świat. Będzie dużo o polityce międzynarodowej, trochę mniej dzisiaj o bezpośrednim otoczeniu międzynarodowym Polski, Unii Europejskiej, wspomnimy trochę o Ukrainie, dzisiaj będzie globalnie, bardzo międzynarodowo. Proszę Państwa, raz jeszcze dziękuję za to wsparcie, jest mi bardzo miło, czuję wielką wdzięczność, czuję też wielką ulgę i też wielką motywację, że tacy ludzie, jak widzowie tego kanału, no zdecydowali się w niego zainwestować i wesprzeć jakby moją działalność. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby podtrzymywać jakieś takie enklawy, wysepki tej niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, które no maleją nie tyle pod wpływem napięć geopolitycznych, tak uważam, ale pod wpływem rewolucji technologicznej, która zrobiła po prostu ludziom wodę z mózgu, która zamieniła ludzi w jakieś takie emocjonalne, dziecinne istoty, które są przebodźcowywane różnego rodzaju emocjami. I ten kanał jest inny, jego formuła jest trudna, ale przyjęło się. Za to wielkie dzięki. Dobrze, to już 2:15. Proszę Państwa, ci, którzy trafiają przypadkowo, mówią, o czym ten gość mówi, no zmarnował już 2 minuty, więc przejdźmy do Putina, no bo on niewątpliwie tutaj elektryzuje cały polski ekosystem YouTube'owy, pewnie też i algorytm. Co takiego powiedział Putin? No więc powiedział, proszę Państwa, po pierwsze, że zapowiedział program wyrównywania płac, więc jest to taki ruch w stronę społeczeństwa, powiedziałbym, nie no, neoliberalnego, tylko jakiegoś kolektywistycznego. Pytanie jest, w jaki sposób ma wyrównywać te płace, bo przecież wiemy, czy przynajmniej nie jestem jakimś wielkim znawcą Rosji, no ale kojarzy mi się raczej to społeczeństwo z wielką i zawsze mi się kojarzyło z wielkim rozwarstwieniem, że istnieje pewna grupa ludzi, która skupia w sobie no, majątek, czy bogactwo tego kraju, no więc jak tutaj Putin zamierza teraz sypnąć trochę zwykłym ludziom, jakby ich dowartościować. Właśnie zapowiedział w swoim przemówieniu przed Zgromadzeniem Federalnym Rosji specjalny program mający na celu wyrównywanie prac w służbach społecznych w latach 2025-2026. No, skoro mamy już w Rosji, tak jak mówi generał Andrzejczak, autor popularnego podcastu, a wcześniej były głównodowodzący Armią Polską, że Rosja już przeszła na gospodarkę wojenną, że gospodarka przeszła na konflikt, że nie tylko walczą armie, ale państwa, no to też musi przejść i społeczeństwo. I wydaje się, że tym ruchem chyba Putin chciałby dowartościować masy społeczne i dokonuje pewnej korekty w tym społeczeństwie rosyjskim, które już na tą gospodarkę wojenną przeszło. Wspomniał o pilnej potrzebie właśnie zmniejszenia zbyt dużej dysproporcji w wynagrodzeniach służb społecznych w różnych regionach kraju. Uzasadnił to jako niezwykle ważny krok w dążeniu do sprawiedliwości społecznej, zapewnieniu równych szans pracowników sektora publicznego, niezależnie od regionu, w którym pracują. No, ja nie wiem, czy to nie jest w Rosji tak przypadkiem, że jednak inna jest sytuacja ludzi w Moskwie, inna jest sytuacja ludzi w Sankt Petersburgu i może gdzieś tam ludzie na tej prowincji, no, którzy przecież większość, bardzo duża część pewnie znajduje się na froncie, być może duża część z nich zginęła, straciła zdrowie i czy to tak na dobrą sprawę nie chodzi o dowartościowanie trochę tej prowincji rosyjskiej właśnie tym ruchem. No Putin podkreślił, że obecne nierówności płacowe są oczywiście niedopuszczalne i że program ma na celu stworzenie bardziej stabilnego, sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników.
czynników. I to jest punkt pierwszy tego przemówienia. Proszę Państwa, punkt drugi to spojrzenie w przyszłość. Podczas przemówienia Putin zaznaczył, że każde przesłanie do Zgromadzenia Federalnego to jednocześnie spojrzenie w przyszłość. No tutaj takie ciekawa rzecz, proszę Państwa, bo orędzie było transmitowane bezpłatnie w 23 kinach w sieci Cinema 5, co miało na celu dotarcie do szerszej publiczności, zwiększenie dostępności przemówienia. No ale nie wiem, czy to ludzie musieli się do kina wybrać, nie mogli go zobaczyć w telewizji czy w radiu. Nie wiem, co by było, gdyby, no nie wiem, czy ktoś by w Polsce wybrał się do kina na jakieś przemówienie. Może Rosjanie, może to jest społeczeństwo bardziej jakoś tak rozpolitykowane, no żeby aż no, na mecz jakiejś piłkarskiej reprezentacji Polski, to widziałem, że takie rzeczy się w kinie przyjmowały. Natomiast przemówienie, jakieś expose, na przykład premiera Tuska, czy ono było gdzieś, chyba było w jednym kinie, no ale to była raczej taka impreza zamknięta, gdzie ludzie fetowali tam zwycięstwo, sukces chyba, no tutaj ciekawa kwestia i strategiczne planowanie dla rozwoju kraju. Co oficjalnie powiedział Putin, no bo pewnie no, jakaś tutaj pewnie będzie rozgrywka i nie wszystko się dowiemy tak z takich przemówień, ale podkreślił, że omawiane będą zadania strategiczne ważne dla długoterminowego rozwoju Rosji. Program działań, który został przedstawiony, no powstał tutaj w wyniku podróży do różnych regionów krajów, gdzie ujawniły się rzeczywiste potrzeby ludzi. Czyli tutaj Putin jak dobry car schyla się nad tym ludem rosyjskim, bynajmniej nie moskwiczami, bynajmniej nie moskiewskim, sankt-petersburskim, z którego sam zresztą się chyba wywodzi, ale jeździł po kraju jak dobry car, słuchał ludzi, proszę Państwa, słuchał ludzi, popadł w pewną, no taką można powiedzieć, zadumę, no dobra, już nie chcę może przesadzać, no ale w każdym razie no, dodał, że planuje rozmowy na temat kluczowych kwestii związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i politycznym Rosji. Tutaj chyba chodziło bardziej o umocnienie takiego przekonania zwykłych ludzi, właśnie tych też oddalonych od Moskwy, rozrzuconych po wszystkich tych krańcach imperiów, że Putin jest, Putin słucha, Putin się zastanawia, Putin bierze pod uwagę głos prostego człowieka, no, który też w tej wojnie, którą Rosja prowadzi, no, rozumiem, ma odegrać jakąś rolę. I właśnie z tego względu punkt czwarty, proszę Państwa, solidarność w obliczu wyzwań. Putin znowu podziękował ludziom za ich solidarność i wsparcie w czasie tych trudnych wydarzeń, takich jak sytuacja w Donbasie, wskazał na elastyczność i odporność gospodarki w obliczu wyzwań, co, jak stwierdził, dało się zauważyć w trakcie działań w regionie Donbasu. No i teraz znowu jesteśmy cały czas w logice, czy w paradygmacie społeczeństwa wojennego, czy gospodarki wojennej i Putin mówi o współpracy gospodarczej i wsparciu dla wojska. Podziękował inżynierom i przedsiębiorcom za, czy jestem czy oligarchom też, no, ale inżynierom i przedsiębiorcom za ich pracę na rzecz kraju. Wspomniał o wysłaniu miliardów rubli przez rosyjski biznes na wsparcie bojowników. Ponadto podkreślił znaczenie wsparcia ludzi, którzy przesyłają maski, paczki dla frontu jako wkład w ogólne zwycięstwo. No ja nie wiem, na ile to może, to chyba Ukrainie by się przydało i sporo takiego wsparcia było, na ile to się przekłada na działania wojenne, pewnie jakoś tam się przekłada. No to o to spytam pewnie generała Skrzypczaka, jeżeli będzie okazja. No i co ciekawe, Putin przedstawił się nie tylko jako władca, jako car, który słucha ludzi, ale jako chyba też demokrata, bo mówił o ochronie suwerenności, ale także i o rozwoju demokracji, co leży mu na sercu, podkreślił, że Rosja będzie rozwijała instytucje demokracji i broniła swojej suwerenności. No, to jest coś, co jest trudno mi zrozumieć, kiedy słyszałem przemówienia sylwestrowe Władimira Putina, bo od pewnego czasu ich słuchałem, że Rosja czuje się cały czas zagrożona. Okazuje się, że nawet w wywiadzie, takie można było odnieść, z wywiadu z Takerem, czy właściwie wywiadu, czy z rozmowy, ze spotkania z Takerem Carlsonem, że Władimir Putin również czuje się zagrożony przez Rzeczpospolitą. No, chociaż pierwsza Rzeczpospolita, ona rzeczywiście, ona akurat mogła zagrażać, ale już dawno nie istnieje. A to, co z niej zostało, no, załóżmy, że trzecia Rzeczpospolita, no moim zdaniem to nie jest prosta kontynuacja pierwszej Rzeczpospolitej, no, a na pewno też to nie jest kraj, który w jakiś sposób chyba Rosji by zagrażał. Natomiast cały czas gdzieś tam w tych przemówieniach dominuje poczucie zagrożenia właśnie, że trzeba się bronić, trzeba zwierać szeregi. I tak było i tym razem, że Putin mówił, że nie zezwoli na ingerencję wewnętrzną w sprawy Rosji, podkreślając niepodważalne prawo kraju do decydowania o własnej drodze rozwoju. No właśnie, więc no a tylko jeszcze ta demokracja do tego. Już nie chodzi o to, że właśnie
demokracja się opiera na tym, że Putin rządzi, ale słucha ludzi, podróżuje po kraju, wyciąga wnioski i Rosja jest niezależna w swojej jakby, no tylko jeszcze, żeby może no nie napadała na sąsiadów, to by było dobre, bo tu mówimy o Rosji, no ale nikt tutaj Rosji nie atakował, chyba na Ukrainie, bo jak rozumiem, wojna się nie toczy na terytorium Rosji. No ale to zaraz będzie argument, że jest wojna wyprzedzająca. No dobra, wróćmy do wystąpienia Putina, w którym skrytykował właśnie Zachód. To jest ciekawe, że to jest tak samo jak mniej więcej w Polsce podobne jest spojrzenie, tylko że odwrotne, że jest Zachód, jakiś jeden kolektywny Zachód za próby wciągnięcia Rosji w wyścig zbrojeń. Co ciekawe, czy Zachód rozpoczyna tą spiralę, Rosja w wyścig zbrojeń, jest wmanewrowywana jakby i zastawianie zarzutów potencjalnej agresji właśnie, że Zachód tak naprawdę stawia zarzut agresji, a sam doprowadza do wyścigu zbrojeń i zaznaczył, że Rosja wykazała determinację i zdolność do obrony swoich interesów. No i wspomniał o wojnie na Ukrainie, chociaż oczywiście nie używając słowa wojna, bo to cały czas jest operacja specjalna, mówił o działaniach na Ukrainie, twierdząc, no, że celem Rosji jest wykorzenienie nazizmu, czyli denazyfikacja, demilitaryzacja Ukrainy, to było wcześniej, tutaj mówię o denazyfikacji, no pojawiały się nawet wcześniej postulaty desatanizacji Ukrainy i ochrony suwerenności obywateli. No nie wiem, czy ci ludzie, którzy tam gdzieś mieszkają na Kamczatce albo na Wyspach Kurylskich, gdzieś przy granicy z Japonią czy z Koreą, się tak strasznie czują zagrożeni tą Japonią, przepraszam, nie Japonią, może Japonią, no nie wiem, Japonia jest blisko, to może się czują, ale Ukrainą się tak strasznie czują. No podkreślił znaczenie zdolności bojowych sił zbrojnych Rosji, które wzrosły wielokrotnie w wyniku tego konfliktu. No i zapowiedział zakończenie specjalnej operacji. Nie wiem, czy można to interpretować jako już próbę wysyłania takich sygnałów, że dobrze byłoby to skończyć, ale podkreślił gotowość strategicznych sił nuklearnych krajów. Czyli możemy zakończyć jakby co, ale też jakby co, to możemy po prostu eskalować nawet do poziomu nuklearnego, co już nie podoba się nikomu, nawet także i Chinom się to by nie spodobało. Krytyka, a Chińczycy wysłali też teraz swojego kolejnego znowu przedstawiciela do spraw Eurazji, w tym i Ukrainy, Li Huiya, i będzie znowu odbywał to turnę, o czym jeszcze za chwilę powiem, turnę po Kijowie, Polsce, również w Warszawie, Berlinie, Paryżu i Moskwie. Ostro skrytykował Putin Zachód za próby wywołania konfliktów i stworzenia niebezpiecznego otoczenia dla Rosji. Rozumiem, że tutaj Ukrainę trzeba było zaatakować, żeby nie stała się ona niebezpieczna. Zarzucił też, że próbuje wciągnąć Rosję właśnie w ten wyścig zbrojeń i co ciekawe było także o Rosji w porządku światowym. Putin podkreślił znaczenie Rosji jako właśnie suwerennego, silnego państwa w kształtowaniu trwałego porządku światowego i wskazał na konieczność podejścia do bezpieczeństwa Eurazji, które będzie oparte na równości i niepodzielności. No to jest ciekawe, bo no, gdybyśmy to tak interpretowali, czy mówił tutaj do Europejczyków, czy mówił do Chińczyków, czy mówił do Azjatów centralnych, czyli do Kazachów. Co to znaczy ta równość i niepodzielność? Tak na dobrą sprawę, no ale no zobaczymy, co z tego wyniknie. No i mamy także wsparcie dla rodzin i plany społeczne, szereg ulg podatkowych dla rodzin, w tym przedłużenie programu spłaty kredytu przy urodzeniu trzeciego dziecka, a także plany rozwoju infrastruktury sportowej i promocji języka rosyjskiego. To takie miękkie raczej rzeczy. No i podziękowanie dla walczących dla ojczyzny, wyrażenie wdzięczności dla wszystkich, którzy walczą i narażają życie dla Rosji. Obiecał, że kraj będą pamiętać swoich bohaterów i docenią ich wysiłek, no to zawsze tak mówią rządzący, to do tego możemy się przyzwyczaić. No i rozwój potencjału militarystycznego, podkreślił, że siły zbrojne Rosji zyskały znaczące doświadczenie bojowe w wyniku konfliktów i wskazał na wzrost zdolności bojowych oraz prowadzenie działań na różnych frontach. I to jest prawda, proszę Państwa, bo Rosja miała też dużo czasu, jak się okazuje, pytanie, czy Europa i czy Polska ten czas wykorzystała, bo najpierw ogarnęła wszystkich euforia po tym, kiedy Ukraińcy nie zmiękli, kiedy się nie poddali, kiedy okazało się, że są dobrze uzbrojeni, dobrze wyszkoleni, dobrze przygotowani, że się tego wszystkiego spodziewali, no ale potem ten czas jakby
No właśnie, czy został dobrze wykorzystany, bo Rosjanie gdzieś tam podciągali te odwody, uczyli się, wyciągali jakieś wnioski, no i oni są, jak tu mówi generał Jędrzejczak, jeszcze raz go zacytuję, już w działaniu bojowym. No a Europa no chyba niespecjalnie ma na to ochotę. Pytanie, co to oznacza, bo to jest rzeczywista zmiana. No Rosja jest w gospodarce bojowej, w gospodarce wojennej, społeczeństwo jest nastawione odpowiednio, teraz jeszcze otrzyma jakieś ulgi, tutaj Putin troszkę pogłaszcze ludzi, tych niższych klas społecznych, coś im może jeszcze da. No właśnie, ale tak swoją drogą to czy te sankcje zadziałały, skoro jak to jest, że Putin w ogóle dysponuje jeszcze tutaj jakimiś pieniędzmi, jakimiś łakociami dla mas, które mają tu stać się tym zapleczem frontowym. No i także, proszę Państwa, to już ostatni punkt jego przemówienia, który zwróciłem uwagę, suwerenność technologiczna i projekty innowacyjne. Zaznaczył właśnie Putin, że Rosja uruchamia nowe projekty mające na celu wzmocnienie suwerenności technologicznej i podkreślił konieczność posiadania kluczowych technologii w obszarze opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa żywnościowego. Co ciekawe, to już nie chodzi o jakieś głowice, rakiety, nawet nie jakieś modna sztuczna inteligencja czy tego typu rzeczy, ale bezpieczeństwo żywnościowe, opieka zdrowotna jest to krok znowu w kierunku niezależności krajów w kluczowych dziedzinach oraz zapewnienia niezależności od zagranicznych dostawców. No ja tak nie wiem, że jest to, jak tak już Rosja osiągnie tą niezależność od Zachodu, to ciekawe, czy tam nie będzie, nie wytworzysz jakiś nowy układ i że ta wojna o tą niezależność będzie jeszcze musiała trwać i będzie jeszcze brutalniejsza, jeszcze trudniejsza, powiedziałbym, w tym nowym układzie, bo może z, akurat z tą Europą tutaj taka walka o niezależność, jak byli w Niemcy czy Europa Zachodnia, która płaciła za surowce, płaciła za gaz i całkiem nieźle, no a tutaj rozpoczęto właśnie walkę o niezależność. Już czasami jak słucham tego przemówienia, to mam wrażenie, że to jest, że Rosja to w ogóle toczy jakąś wojnę o niepodległość. Ja toczę, proszę Państwa, ja toczę wojnę o niepodległość umysłową Polski, ale okazuje się, że Rosja też jakąś toczy wojnę o niepodległość właśnie, no, tylko od kogo? No pytanie, no i tu chyba od Zachodu, po prostu od Zachodu, bo Putin odpowiada na kłamstwa Zachodu i nonsensowne oskarżenia, jak twierdzi, krytykuje Zachód za ciągłe kłamstwa, twierdząc, że Rosja zamierza zaatakować Europę. Zaznaczy, że takie stwierdzenia są nonsensowne i pozbawione podstaw. Rosja nie planuje żadnych agresywnych działań wobec Europy i przywołał tutaj słowa ukraińskiego polityka Antona Gereszczenki, który zauważył podobieństwo do retoryki stosowanej wcześniej przez Rosję wobec Ukrainy. No, no tak, tylko Rosja oczywiście nie chce atakować, ale na przykład dojdzie do wniosku, że musi się bronić, że musi wyprowadzić atak, no, obronny. No też coś takiego może być możliwe, tak się zastanawiam. Nie wiem, jak Państwo uważacie, rosyjskie przedsiębiorstwa i kwestie gospodarcze. Tutaj podstawowym wymogiem, o którym wspomniał Putin, jest konieczność działania rosyjskich przedsiębiorstw na terenie jurysdykcji krajowej. Podkreślił, że ważne jest, aby firmy nie wycofywały środków za granicę. Zaznaczył, że działania takie mogą prowadzić do utraty ryzyka wszystkiego, co zainwestowano, co stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego. Nie, trochę się zaśmiałem, bo myślałem, że chodzi o to, że po prostu ryzyko utraty wszystkiego, co zainwestowali w Rosji, że po prostu to zabiorą, ale to jest ryzyko dla Rosji, że jak będą wyprowadzać. No ale no, pytanie jest, na ile przedsiębiorcy podejmują takie decyzje, no ale jak pod wpływem takich, w Rosji też przynajmniej, bo w Polsce to myślę, że chyba w małym stopniu, nie wiem jak w Rosji, że jeżeli władza coś mówi, no to na ile teraz oni to sobie skalkulują, ale też, proszę Państwa, no na pewno jest jakaś grupa przedsiębiorców, która przy jakimś, no może, nie wiem, no może tych pieniędzy nie wycofa. Putin zapowiedział, nawet jeżeli to się może będzie mniej opłacać, Putin zapowiedział realizację specjalnych programów inwestycyjnych w Donbasie, co ciekawe, tam już przeprowadzono te referenda, jestem ciekaw, kto uzna ten Donbas jako teren Republiki Federacji, znaczy jako Federacji Rosyjskiej, jak to w ogóle będzie po wojnie, czy tam niektórzy mówią, że będzie jakiś mandat ONZ-u, czy Rosja te ziemie odda, które zaanektowała i co tam się w ogóle będzie działo, bo mają być, no na razie to się tam chyba nic nie dzieje i teraz czy to ma być, no jakie tam mają być inwestycje, skoro zgodnie z prawem międzynarodowym, jak rozumiem, jest to integralna część państwa ze stolicą w Kijowie. No ale to ma podkreślić, jak rozumiem, zaangażowanie Rosji w stabilizację sytuacji w regionie, mimo kontrowersji związanych z tym
regionem, z tym terytorium, no i kredyt hipoteczny dla uczestników operacji wojskowej. I również został zaoferowany. To było długie przemówienie trwające 75 minut i stwierdzono właśnie na końcu, że mają otrzymać kredyt hipoteczny z preferencyjną stawką 2%. Ci, którzy brali udział w operacji specjalnej, to część działań mających na celu wsparcie osób zaangażowanych w działanie na rzecz Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie. No i to było 115 minut. Proszę Państwa, mi się czasami zdarza więcej i nawet wiele osób z Państwa do końca ogląda te komentarze, co wiem z kolei po Waszych wpisach. No Putin przemawiał 115 minut, tutaj chyba mógłbym rywalizować z nim na tym polu, wyrównał swój rekord, jego najdłuższe przemówienie nie miało miejsca dotychczas w 2018 roku, to była godzina i 55 minut. To już mi się nie zdarzyło, taki długi komentarz. Putin kontynuował swoje przemówienie, przedstawiając kolejne plany i działania, które mają wpłynąć właśnie na sytuację w kraju i relacje międzynarodowe. No właśnie, proszę Państwa, więc ciekawa sprawa i powiem tak, no dwie rzeczy tutaj. Jedna to jest taka, że te przemówienia wcześniejsze były słabsze, no jakby skrywały trochę, właściwie nie wiadomo było co powiedzieć. Pamiętam przemówienie w 9. Słabo to przemówienie wypadało, a tutaj już widać, że jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, że plan i ten plan to oczywiście, proszę Państwa, społeczeństwo wojenne, które znowu dokonuje pewnych korekt. No i nie wiem, co będzie dalej, jeżeli tak patrzymy na to, co dzieje się w Europie. Będziemy mówili jeszcze o tym spotkaniu zorganizowanym przez Emmanuela Macrona i nie ma tutaj żadnej koncepcji, żadnego konsensusu. No to zaczyna być już powoli troszkę jednak niepokojące, trzeba powiedzieć, bo ja w takiej żartobliwej konwencji to przedstawiam, ale no proszę Państwa, bo to jest satyryczny program rozrywkowy, który Państwo wspieracie na Patronite. Właśnie przekroczyliśmy tą kwotę 6 tysięcy, którą prosiłem na Patronite. Jestem po prostu niesamowicie tym zbudowany. No formuła jest stand-upowa, troszkę kabaretowa, ale sprawa jest naprawdę bardzo poważna. No, ja bym tak zinterpretował to przemówienie. I proszę Państwa, teraz przenosimy się do dalekiej Azji, chociaż za chwilę wrócimy, bo specjalny chiński wysłannik do spraw Eurazji ma powrócić teraz, ale wcześniej zajmiemy się Koreą Północną. Przywódca Korei Północnej z kolei zapowiedział rewolucję przemysłową, to ma być receptą na kryzys żywnościowy i pogłębianie się nierówności ekonomicznych między mieszkańcami Półwyspu. No, nawet nie wiedziałem, że w Korei Północnej dochodzi do jakiegoś rozwarstwienia w dochodach. Polityka Kim Jong-una przewiduje ogromne inwestycje w ciągu najbliższych 10 lat, informuje Reuters, który opiera się na północno-koreańskiej agencji KCNA. W środę Kim Jong-un uczestniczył w ceremonii wmunowania kamienia węgielnego pod fabrykę w okręgu Sonchon na wschód od Pjongjangu. W okolicznym przemówieniu zapewnił, że będzie kontynuował politykę rozwoju regionalnego 20x10, zgodnie z którą w ciągu następnej dekady kraj ma co roku otwierać nowoczesne lub zmodernizowane fabryki w co najmniej 20 regionach krajów. No ale kto będzie w to, proszę Państwa, inwestował? Nie wiem, skąd ten kapitał przyjdzie, czy to Chiny, czy znowu Rosja w jakiś sposób jeszcze będzie uprzemysłowiała Koreę Północną. No bardzo to jest ciekawa sprawa. No i proszę Państwa, jeszcze na chwilę wracając do Rosji, bo to jedna rzecz, o której Państwu nie powiedziałem, ale dosyć ciekawa, oczywiście dwie. No jedna jest taka, że to przemówienie Putina też musiało być w jakiś sposób mocne, optymistyczne, pełne nadziei, mobilizujące i tak dalej, no bo jednak mamy wybory prezydenckie w Rosji, no czy wiadomo chyba, kto je wygra, ale mimo wszystko no jest to czynnik, który może wpłynąć na tego typu przemówienia i co ciekawe, proszę Państwa, chociaż wielokrotnie Putin zapewniał o wojennych sukcesach Moskwy, to zrobiono badanie przeprowadzone przez firmę Russian Field. No i to badanie pokazało, że ludzie nie potrafią wskazać, jakie są cele, które Putin osiąga poprzez właśnie na Ukrainie, natomiast uważają, że trwa to zbyt długo.
choć oficjalnie właśnie masowo deklarują swoje poparcie dla wojny na Ukrainie, obywatele Federacji Rosyjskiej nazywają ją sukcesem i nawet byłbym skłonny wierzyć, że rzeczywiście tak uważają, no to jednak nie potrafią wyjaśnić, co ten sukces miałby znaczyć. Nie potrafią wymienić ani jednego celu, który prezydent Putin osiągnął w czasie trwającej już od ponad 2 lat agresji na Ukrainie. Nie wiem, czy to była właśnie demilitaryzacja, czy denazyfikacja, z której śmiał się Radosław Sikorski w ONZ-cie, no bo mówił, że tam zdaje się prezydent jest pochodzenia żydowskiego, a minister obrony jest muzułmaninem. No to jaka to denazyfikacja, czy miała być desatanizacja Ukrainy? No ludzie tego nie rozumieją, chociaż no, w wielu krajach też mam wrażenie, że ludzie być może nie za bardzo są za, ale nie potrafią powiedzieć dlaczego. No i tutaj te badania jakby też troszkę można odnieść wrażenie, że właśnie coś takiego pokazały. A teraz, proszę Państwa, Republika Południowej Afryki i Indie. I już mamy politykę globalną, zablokowały inicjatywę pod przewodnictwem Chin dotyczącą ułatwień inwestycyjnych w WTO. Urzędnicy poinformowali, że oba kraje zaprotestowały, złożyły formalny sprzeciw, gdy Chiny poruszyły tę kwestię na sesji poświęconej rozwojowi. No wszystko fajnie, gdyby nie to, że cała trójka jest BRICS i Chiny, Indie i RPA. Jeżeli kłócą się na forum WTO, no to też moim zdaniem pokazuje, że BRICS nie jest taką organizacją zwartą, spójną, jakimś blokiem przeciwko Zachodowi, albo może inaczej, im bardziej będzie rosła rola globalnego południa i tych mocarstw pozaeuropejskich, tym bardziej będą one też grały między sobą, tak jak teraz skupione w BRICS-ie Indie, RPA i Chiny. No i teraz prezydent Joe Biden, wracamy do tych mocarstw tradycyjnych, tych, które znamy z XX wieku, które już mocarstwami są od dłuższego czasu. Prezydent Biden podpisze zarządzenie wykonawcze mające na celu lepszą ochronę danych osobowych Amerykanów we wszystkich obszarach, od danych biometrycznych, dokumentacji zdrowotnej, po finanse, geolokalizację, przed zagranicznymi przeciwnikami, takimi jak Chiny i Rosja. Ciekaw jestem, czy Indie, czy jakie jeszcze inne kraje, czy przed nimi też będzie obrona. Prokurator Generalny i Agencje Federalne mają zapobiegać przesyłaniu na dużą skalę danych osobowych Amerykanów do, jak to określił Biały Dom, krajów budzących obawy, ustanawiając jednocześnie zabezpieczenia dotyczące innych działań, które mogą zapewnić tym krajom dostęp do wrażliwych danych obywateli. No i teraz prezydent Korei Południowej, Yoon Suk-yeol, spotkał się z dyrektorem generalnym Meta, z Markiem Zuckerbergiem, aby porozmawiać o sposobach zacieśnienia współpracy w zakresie sztucznej inteligencji i ekosystemów cyfrowych, podało biura Yoona, a plany SpaceX dotyczące świadczenia usług komunikacyjnych do Wietnamu, też przecież jednak komunistycznego, przynajmniej z nazwy, plany świadczenia usług komunikacyjnych dla tego kraju za pomocą satelitów Starlink zostały jednak wstrzymane. Podały taką informację 3 źródła zaznajomione z tą sprawą. Wstrzymane zostało wsparcie dla wietnamskich dronów Straży Przybrzeżnej. No a ten kraj Azji Południowo-Wschodniej planuje modernizację swojej infrastruktury internetowej po niedawnych awariach 5 głównych podwodnych kabli światłowodowych. Wietnam potrzebuje również usług satelitarnych na swoich rozległych obszarach górskich i na morzu, gdzie no, jest w konfliktach terytorialnych z Chinami. No i Wietnam między innymi rozmawia z Elonem Muskiem już od miesięcy, jak podało źródło branżowe, poinformowane o tych rozmowach urzędnicy i SpaceX uczestniczyli w dużej amerykańskiej misji biznesowej do Wietnamu w marcu ubiegłego roku. Rozumiem, że urzędnicy amerykańscy jeszcze w tym wszystkim odgrywają jakąś rolę. No właśnie, ciekawie to się wszystko układa. Australijski minister do spraw Pacyfiku Pat Cornyk powiedział, że Chiny nie powinny odgrywać żadnej roli w nadzorowaniu wysp Pacyfiku. Australia przeszkoli więcej lokalnych sił bezpieczeństwa, aby wypełnić luki. No, zdaje się, że Chiny to już ostatnio nabrały nawet na ochotę w ramach współpracy, w ramach bezpieczeństwa chyba z Węgrami. Również przynajmniej takie były pogłoski, bo tam znalazł się chiński minister chyba do spraw bezpieczeństwa publicznego. Jeżeli nie przekręcam nazwy tej funkcji, znalazł się w Budapeszcie. No i Chiny proponują to również krajom Pacyfiku, różnego rodzaju szkolenia policyjne. I naprawdę, powiem Państwu, że jeżeli chodzi o, no to widać, że Chiny mają know-how i dużo jest takich rzeczy, no których nie widać na Zachodzie, tak na dobrą sprawę.
na które może mogą być, no nie wiem, na przykład jeżeli są, w kinach są duże skupiska ludzi, więc na przykład niektóre, układ niektórych ulic jest tak sprofilowany, żeby ci ludzie nie mogli się rozpędzić, żeby nie był, ja uważam, że w niektórych krajach, gdzieś tam na przedmieściach niektórych krajów europejskich, być może to by się, byłoby całkiem niezłym rozwiązaniem, więc widać, że Chiny myślą nad tym, mają dużo przemyśleń różnego rodzaju technologii i oferują to krajom wysp Pacyfiku, no a to budzi niepokój Australii, która dotychczas odgrywała taką rolę i nie chce tej roli przestać odgrywać. Tu ciekawa sprawa, ostatnio Australijski Związek Rugby, zdaje się, zaproponował 14 milionów dolarów tym drużynom z Wysp Pacyfiku, stypendia dla zawodników, dla trenerów również, żeby bardziej wciągnąć ich w rugby. No okazuje się właśnie, tutaj moglibyście Państwo też udzielić odpowiedzi na to pytanie, czy dla Wysp Pacyfiku to dobrze, czy źle, bo nikt się nimi nie zajmował, nie przejmował, a teraz wszyscy rywalizują o nich. No, na razie rugbyści są beneficjentami między innymi tej sytuacji i chyba policjanci, bo wszyscy chcą ich teraz szkolić i wszyscy chcą ich uczyć i mieć z nimi dobre relacje, zdaje się. Przywódca, no właśnie, Chiny przekazały Pakistanowi tymczasem podwyżkę o wartości 2 miliardów dolarów, potwierdził to tymczasowy minister finansów Samsat Akhtar. Termin spłaty pożyczki w wysokości 2 miliardów dolarów miał nastąpić w marcu, ale został przedłużony o rok, podało tą informację GeoNews, które jako pierwsze o tym poinformowało, powołując się na źródła w pakistańskim Ministerstwie Finansów, które kiedyś odwiedziłem, żeby było zabawniej. Pekin poinformował o tej decyzji Islamabad. I Chiny sygnalizują dalsze pobudzenie gospodarki fiskalnej. Biuro Polityczne obiecuje, że na czwartkowym posiedzeniu w ramach tzw. drugiej sesji sprawi, że środowisko polityczne będzie bardziej przejrzyste i przewidywalne. No proszę Państwa, Pekin teraz pęka w szwach, różnego rodzaju think tanki też przyjeżdżają, zaczynają się zjeżdżać delegaci i nie będą chyba dyskutować na Twitterze przez cały rok, tylko tutaj wszyscy dyskutują w krótkim dosyć czasie i myślę, że będziemy świadkami wielu ciekawych wystąpień. Ja tu będę dla Państwa relacjonował, w jaki sposób Chiny zamierzają sobie radzić no, z wyjściem do nowej rzeczywistości popandemicznej w samych Chinach i też widać, że i tej globalnej. To jest już zupełnie nowa rzeczywistość po prostu i będzie bardzo ciekawa ta dyskusja z udziałem wielu no, różnego rodzaju instytucji właśnie doradczych. No a władza, zobaczymy, co z tego weźmie i co z tego będzie wcielać w życie. Podczas pierwszej w tym roku wizyty czy sesji studyjnej Biura Politycznego Xi Jinping promuje tak zwane przełomowe innowacje na spotkaniu najwyższego organu kształtującego politykę KPH. Jeszcze przed dwoma sesjami Xi mówi, że Chiny muszą stoczyć bitwę o podstawowe technologie i zwiększyć odporność łańcucha dostaw. Nawet nie mówi się o ekspansji tego łańcucha, ale odporność łańcucha dostaw. I Pekin, no trochę mi to zaczyna przypominać, chyba wszyscy już mówią o niezależności i samowystarczalności. Pekin uznał samowystarczalność technologiczną za najwyższy priorytet w obliczu powstrzymywania go przez USA i ich sojuszników. No i właśnie tysiące elit politycznych i przedstawicieli ogólnoparlamentarnego zgromadzenia będą występować teraz, przedstawicieli ogólnokrajowego zgromadzenia przedstawicieli ludowych będą uczestniczyć w tych marcowych spotkaniach najwyższego politycznego organu doradczego władzy ustawodawczej. Sprawozdanie z prac premiera zawsze je otwiera. Konferencja prasowa ministra spraw zagranicznych i wystąpienia Xi Jinpinga. Zobaczymy, co powiedzą. Mam okazję to oglądać na żywo w Chinach. No jest to wielkie wydarzenie, jak już mówiłem, w samym Pekinie. Zupełnie inaczej się to odbiera jednak, będąc na miejscu, a będąc w Polsce. A tymczasem profesor Volkswagen, on nie weźmie udziału w dwóch sesjach, ale współpracuje z firmą XPeng, i aby opracować dwa samochody elektryczne, chce odzyskać utraconą pozycję na największym na świecie rynku pojazdów elektrycznych. Według Volkswagena pierwszym modelem, który trafi na rynek kontynentalny, będzie inteligentny SUV. No zobaczymy, w ubiegłym roku Volkswagen zapłacił 700 milionów dolarów, proszę Państwa, za zaledwie niecałe 5% udziału w XPeng z siedzibą w Guangzhou. No takie to już czasy, proszę Państwa, że Niemcy muszą zabiegać o to, żeby gdzieś tam dokupić czy stać się udziałowcami chińskich firm produkujących samochody elektryczne. I tutaj również BYD szuka lokalizacji, jest kuszony przez Italię, ale chyba
no nie wiadomo, czy się zgodzi akurat na Italię, bo już jest na Węgrzech i chyba Węgry będą tutaj przynajmniej dla BYD jakimś takim miejscem, gdzie na które BYD postawi, ale także BYD szuka lokalizacji fabryk w Meksyku, bo chciałby zwiększyć udziały firmy w rynku lokalnym. No ale tak myślę, że będąc w Meksyku, to chyba też zwiększy udziały w rynku amerykańskim, ale powiedziała agencji Reuters dyrektor generalna BYD Ameryka Stella Lee, że tak naprawdę chodzi im o Meksyk. Powiedziała, że firma spodziewa się wybrać lokalizację dla fabryki, która do końca roku będzie miała zdolność produkcyjną na poziomie 150 tysięcy samochodów rocznie. No, w takim kraju jak Polska znajdzie się chyba tych elektryków jest 60 tysięcy, więc no, jeżeli to będą samochody o takich mocach, to ja nie wiem teraz, czy Amerykanie będą jeździć tymi elektrykami, jak to wszystko będą chińskie elektryki z Meksyku. No ale teraz bardzo ważna sprawa, proszę Państwa, od której moglibyśmy nawet zacząć ten komentarz, bo pojawia się znowu w Europie specjalny przedstawiciel rządu chińskiego do spraw Eurazji i jest to Li Hui. Jest to Li Hui, który ma rozpocząć już drugą swoją wizytę w Europie związaną z wojną w Rosji w Ukrainie. To ogłosiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin. Trasa Li Huia tym razem obejmie przystanki w Rosji, Brukseli, Polsce, Ukrainie, Niemczech i Francji, aby ułatwić polityczne rozwiązanie kryzysu ukraińskiego. Wizyty rozpoczną się 2 marca, czyli już jutro Li Hui wyrusza w podróż, wtedy zaczął od Kijowa, nie wiem, czy teraz nie zacznie od Moskwy, będzie również w Polsce, no, która ostatnim razem właściwie to była ciekawa sprawa, bo rozpoczęło się od spotkania z ministrem Kulebą, szefem ukraińskiej dyplomacji. Ukraińcy powiedzieli, że nie są zainteresowani chińskim planem pokojowym, że chcą odzyskać te terytoria, które stracili, które zanektowała Rosja. Również potem odmówili Rosjanie. No i pojawił się Li Hui w Polsce i został przyjęty przez wiceministra Gerwała, który właściwie powtórzył stanowisko ukraińskie w tej sprawie. Nie było jakby żadnych tutaj innych rozmów, po prostu powtórzenie stanowiska ukraińskiego. I teraz pytanie jest takie, a Niemcy czy Francuzi już w ogóle chyba zdaje się na poziomie dyrektora departamentu przyjęli Li Huia, więc nie było specjalnie jakiegoś zainteresowania ani Ukraińców i Rosjan, bo Rosjanie też powiedzieli, że nie zaistniały jeszcze warunki do wprowadzenia planu pokojowego. I pytanie jest teraz, czy to się zmieni gdzieś właśnie, czy będzie jakieś inne podejście, czy to na Ukrainie, czy w Rosji, a może w Polsce, a może we Francji, czy w Niemczech. Zobaczymy. Xi Jinping obiecał zachęcić chińskie firmy do inwestowania w bogate minerały, ale znajdujące się w trudnej sytuacji gospodarczej Sierra Leone. Chiny zawsze uważały współpracę z krajami afrykańskimi za kamień węgielny swojej polityki zagranicznej, powiedział Xi odwiedzającemu w tych gorących dniach Pekin prezydentowi Sierra Leone Juliusowi Made Bio. A Li Qiang, który już niedługo wygłosi takie coroczne expose w czasie 2 sesji, uważa, że Pekin i Waszyngton powinny wzmocnić więzi gospodarcze i handlowe, bo jest to korzystne dla obu krajów, tak poinformował Reuters. Amerykanie usłyszeli, że Chiny są otwarte na to, by amerykański biznes dalej działał w tym kraju, inwestował. W Pekinie pojawiła się amerykańska delegacja z szefową Izby Handlowej na czele Susan Clark, która rozmawiała z Li Qiangiem, a on ocenił, że w interesie obu krajów jest zwiększenie współpracy gospodarczej i to jest to, co Chiny chcą robić, chcą przyciągać ten biznes międzynarodowy, no bo on jednak sporo, nie mówisz nawet o tym, o rynkach kapitałowych i o tym kapitale spekulacyjnym, ale sporo tego biznesu jednak z Chin odeszło, no sytuacja się taka jest troszkę skomplikowana, powiedziałbym, bo z jednej strony są zachęty, żeby przychodzić, żeby zostać, no a z drugiej strony wielu, na przykład ostatnio Jörg Wuttke, który już przychodzi na emerytury, mówił, że to tylko takie są gdzieś tam nawoływania do tego, a potem przychodzi co do czego i wcale tym firmom łatwo nie jest. No ale dobrze, rozmawiano z Amerykanami na ten temat i teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa. Było o Rosji, było dużo o Azji, było dużo o Chinach, no to teraz Stany Zjednoczone. NASA poinformowała, że Departament Obrony USA monitoruje bliskie przejście pomiędzy należącą do NASA sondą kosmiczną a rosyjskim satelitą. O incydencie NASA poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Chodzi o kosmiczną termosfera, jonosfera, metasfera, energetyka i dynamika i rosyjskiego satelitę Kosmos 2000.
Kosmos 2221. Amerykańska Agencja Kosmiczna wskazuje, że zgodnie z oczekiwaniami statki kosmiczne mają się mijać, a kolizja może spowodować w stanie znacznych ilości kosmicznych śmieci. Agencja dodaje, że w dalszym ciągu monitoruje sytuację wraz z Departamentem Obrony. W oświadczeniu nie podano, jak blisko siebie zbliżą się te sondy. No, jest przecież program, nawet ostatnio mieliśmy kilka miesięcy temu wspólny program NASA i Roskosmosu, gdzie polecieli kosmonauta rosyjski, chyba europejski, również japoński, amerykański, wspólnie polecieli w kosmos, więc no, troszkę przyznam szczerze, że takie wydarzenia mogą zdziwić, bo są troszkę sprzeczności z tym obrazem jakby tych geopolitycznych napięć, że pewne rzeczy nie są możliwe, no a tu okazuje się, że w pewnych kwestiach stanowiska są rozbieżne, a w innych niekoniecznie. No i teraz, proszę Państwa, globalna gospodarka, świat korporacji. Francja jako pierwsza w Europie wprowadza kontrowersyjną zasadę w odniesieniu do nazewnictwa produktów spożywczych. Chodzi o używanie terminów zarezerwowanych dla mięsa przy określaniu jego roślinnych zamienników. Komentatorzy uważają, że decyzja jest polityczna i ma związki ze strajkami rolników we Francji. A grupa hakerska o nazwie Logbit, która niedawno została zamknięta przez amerykańskie organy ścigania, grozi opublikowaniem dokumentów sądowych hrabstwa Fulton w stanie Georgia, w tym akt związany ze sprawą karną przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. I hakerzy wyznaczyli termin okupu. To jeszcze trochę potrwa, bo ma być to czwartek 29 marca, no chyba że chodzi o czwartek, ale nie, ten czwartek 29 lutego chyba, to już minęło. No właśnie, no i co teraz? Wzrost realnego PKB Rosji w 2023 roku wyniósł 3,6%. To jednak jest więcej niż się spodziewano, a jednak analitycy Allianz Trade uważają, że to efekt przejścia na tryb gospodarki wojennej niż oznaka jej odporności. No i prognozują, że PKB Rosji w 2024 roku również wzrośnie, ale nie będzie takie silne. Przewiduje się, że gospodarka kraju obciążonego wojną na Ukrainie, sankcjami Zachodu, mimo wszystko wzrośnie o 2,5%. A ja myślę, że w Chinach to obserwują, nie wiem, czy będą o tym mówić w czasie dwóch sesji, bo to nie jest tak, że Chiny się skupiają tam na Ukrainie, czy nawet na Rosji, że to dla nich jest najważniejsze, ale jest to ważne bardzo, bo można podpatrzeć, czy zaobserwować wiele rzeczy, na przykład jak działają sankcje, albo jak nie działają, jak je omijać, w jaki sposób gospodarka może się ustawiać do takich geopolitycznych napięciach to możemy mówić w przypadku Chin, w przypadku Rosji no to jest już pełnoskalowa wojna i pewne rozwiązania, które przeprowadza Rosja, myślę, że Chiny podpatrują z dużą uwagą i na pewno tak jak i my analizujemy przemówienia Putina, no choć może emocjonalnie to odbieramy, no ale też, no to jest też nic dziwnego, bo jesteśmy trochę w innej pozycji, to myślę, że w Chinach z innej pozycji oczywiście też się temu przyglądają. Niemcy mieli wywłaszczyć rosyjski koncert Rosneft z kolei ze swojej rafinerii PCK Schwedt. Rafineria ma zostać znacjonalizowana, sprzedana. Rozmowy toczyły się z Orlenem, ale nastąpił zwrot. Gazeta informuje, że Rosjanie sami mają wybrać partnera do derusyfikacji. No to jest jednak ten humanitaryzm zachodnioeuropejski. Pewnie na jeszcze dobrych warunkach mogą może sprzedać i sami o tym zdecydują, więc tak to wygląda. No i proszę Państwa, powoli zaczyna rozwiązywać się sprawa KPO. Komisja Europejska wyda wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polski 6,3 miliardów euro. Komisja wskazała, że Polska spełniła warunki niezbędne do odblokowania funduszy spójności z unijnego budżetu. W sumie do Polski ma trafić 137 miliardów euro. Na razie tak po kawałku dostajemy. Rzeczniczka Komisji Europejskiej Verlenoids przekazała, że komisja wydała w czwartek wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy, co otwiera drogę do wypłaty Polsce 6 ponad miliardów w ramach KPO. Zaznaczyła, że 6,3 miliarda KPO to 10,5% środków Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Z tej kwoty 2,69 miliardów to granty, a 3,63 miliardy to pożyczki. No przyznam szczerze, że jeszcze jak media piszą o tym, że to ogromne pieniądze dla Polski, decyzja Komisji Europejskiej, to tak trochę z pewnym takim
dystansem tak na to patrzy, że zaciągamy dług, proszę pana, zaciągamy kredyt z Unią Europejską na te pieniądze, dla te, opanowanie skutków postpandemicznych. O pandemii już chyba wszyscy zapomnieli. W międzyczasie wojna na Ukrainie, jakaś przynajmniej w polskim mniemaniu wielka pomoc udzielona Ukrainie, no i teraz gdzieś tam jakieś po kawałeczku dochodzą do nas pieniądze i wielka euforia, że coś nam Unia właśnie daje, od czego będziemy i tak płacić odsetki. No nie jestem w stanie czasami pewnych rzeczy w Polsce pojąć i dlatego powstał ten podcast właśnie Cyfrowa Sieć Dziś, Zalot Powagi Świata Radio i Mainstreamu. Całe szczęście, że państwo wspieracie to na Patronite i zapewniliście stabilne funkcjonowanie temu kanału, gdzie możemy się wspólnie czasem może troszkę z tego pośmiać. A tymczasem premier Węgier Orban Viktor planuje wizytę na Florydzie, tak, tak, proszę państwa, gdzie ma spotkać się z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Informację ten podał New York Times, jednocześnie zaznaczając, że Biały Dom nie ma informacji o ewentualnym spotkaniu Orbana z obecnym prezydentem Joe Bidenem, czyli po prostu pojedzie i spotka się jako premier Węgier, albo może prywatnie z kandydatem na prezydenta. Wizyta Orbana na Florydzie zaplanowana została na przyszły tydzień, ma miejsce kilka miesięcy przed wyborami w USA, które odbędą się w listopadzie. Spotkanie ma odbyć się w Mar-a-Lago w Palm Beach, czyli w rezydencji Trumpa. No i to pokazuje, że jak Trump stara się utrzymać swoją pozycję na arenie politycznej poza granicami Białego Domu, relacje Trumpa z Orbanem były zawsze ciepłe. Były prezydent USA wielokrotnie publicznie chwalił Orbana, nazywając go wielkim przywódcą i silnym człowiekiem, ale chyba to samo mówił też i o Andrzeju Dudzie, odwdzięczając mu się za no, chyba pomoc w kilku sprawach. On też go wsparł w kampanii prezydenckiej, pamiętam, nagrał taki klip. Z kolei Orban wyraził przekonanie, że Trump daje szansę zakończenia konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No to akurat jest chyba coś, co proszę państwa, w Polsce może mrozić krew w żyłach. Tego typu stwierdzenie. No właśnie, więc jeszcze może kilka informacji z Ukrainy, czy wokół Ukrainy. Agresywna polityka Rosji wobec sąsiednich państw, proszę państwa, sprawia, że coraz częściej pojawiają się pytania o bezpośrednie starcie armii Putina i wojsk NATO. Raport Bundestagu dotyczący analizy ochrony ludności zarysowuje, jak mogłaby ta konfrontacja wyglądać. W Paryżu, jak pamiętamy, odbyły się wielostronne rozmowy dotyczące wojny na Ukrainie. Prezydent Duda, który w nich uczestniczył, przyznał, że najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół wysłania żołnierzy na Ukrainę i nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie. Zdania są różne i absolutnie takich decyzji nie ma, to powiedział prezydent Duda. Doświadczenie ukraińskie pokazuje, że to starcie mogło mieć wymiar nie tylko konwencjonalny, ale cyberataki, dezinformacje czy sabotaż. Autorzy analizy wskazują na 4 fazy wojny. Pierwsza z nich trwa kilka lat i obejmuje działania hybrydowe, szpiegostwo, ataki, cyberataki, sabotaż i wzięcie na cel obiektów infrastruktury krytycznej. A tymczasem rząd Czech zdecydował w środę o rozpisaniu przetargu na modernizację dzierżawionych do Szwecji myśliwców JAS-39 Gripen. Dzierżawa wygasa w 2027 roku, ale Czesi chcą ją przedłużyć do 2031, gdy Gripeny zastąpią F-35 kupione w USA. Modernizacja samolotu JAS-39 Gripen ma kosztować około 40 milionów euro i będzie dotyczyć systemu identyfikacji swój obcy, bezpiecznej komunikacji, możliwości tankowania w locie, także w nocy. Białoruska organizacja antyrządowa BYPOL planuje przeprowadzić zamach stanu przeciwko Aleksandrowi Łukaszence, no jakby nie wiem, czy to ogłasza, czy to już jest publicznie wiadomość publiczna. Przywódca grupy Aleksander Azarow twierdzi, że plan zostanie wykonany w odpowiednim czasie. Związek Sił Bezpieczeństwa Białorusi to grupa partyzancka zrywana również pod nazwą BYPOL i działająca w Polsce. No, działa w Polsce organizacja, która otwarcie mówi o tym, że zrobi zamach stanu. No, szkoli uchodźców z Mińska do walki z reżimem Łukaszenki. Jednocześnie organizacja aktywnie sabotuje Kreml w jego wojnie przeciw Ukrainie. Ma to być środek do obalenia rządu Łukaszenki, tłumaczy jeden z wysokich rangów przedstawicieli organizacji. Mołdawia potępiła władze separatystycznego regionu Naddniestrza w odpowiedzi na ich apel do Rosji o interwencję w celu ochrony przed rzekomymi naciskami płynącymi ze strony mołdawskich władz. Wicepremier Oleg Serebrian wydał oświadczenie, w którym odrzucił
propagandę płynącą z tyra z pola. Serbian podkreślił we wpisie na Telegramie, że rząd w Kiszyniowie odrzuca wszelkie działania propagandowe ze strony Naddniestrza. Nawet Telegram, jak widzę, nawet w Mołdawii jest używany. Podkreślił, że region ten czerpie korzyści z polityki pokoju, bezpieczeństwa, integracji gospodarczej w ramach powiązań z Unią Europejską. Komunikat w tej sprawie wydał także rzecznik mołdawskiego rządu, który oświadczył, że zjazd deputowanych na Naddniestrza i jego decyzje nie stwarzają zagrożenia eskalacją i destabilizacją. Jego zdaniem zgromadzenie to było wydarzeniem czysto propagandowym. I proszę Państwa, Ukraina. Nie milkną echa wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który zasugerował zaangażowanie wojsk NATO na Ukrainie oraz mocnych reakcji na nie polityków europejskich, zwłaszcza Niemiec, nawet jeśli to trudne dla obu, to ich spór ma nie zakończyć się fiaskiem dla całego Zachodu. Muszą się do siebie zbliżyć albo zaangażować Polaka, Donalda Tuska jako terapeutę, pisze minister Merkur. Choć według ekspertów słowa Macrona mogłyby być tylko próbą odstraszenia Rosji, niemieccy politycy szybko i zdecydowanie odrzucili spekulacje w tak zwanej w kwestii zaangażowania wojsk. To kolejna sprawa podkreślająca różnicę między Francją a Niemcami w sprawie postępowania z Rosją. W zeszłym tygodniu minister obrony Niemiec odrzucił jakiekolwiek dyskusje na temat oferty Macrona, by francuskim parasolem nuklearnym objąć inne kraje Europy. Niemiecka prasa komentuje te różnice w stanowiskach i ostatnie ruchy rządu Niemiec wobec Ukrainy. No, Francja, wydaje mi się, to jest ciekawa sprawa, że jest to dużo no, inny kraj niż Niemcy. Czemu, właściwie dlaczego myśmy nie byli w stanie się jakoś w ogóle z Francją w niczym za bardzo porozumieć? To jak, no właśnie, no bo to jest ciekawa sprawa. No, no ale co z sytuacją na Ukrainie? Ta staje się coraz trudniejsza. Po zdobyciu Awdijiwki Rosjanie posuwają się naprzód, niebezpiecznie zbliżając się do trzech miejscowości. Coraz więcej Ukraińców zaczyna się zastanawiać, czy Kijów jest w stanie podtrzymać armię Putina. Po krótkiej przerwie na zachód i północny zachód od miasta. Rosyjskie wojska zajęły Sewierne, walczą na ulicach Orliwki, od północy zbliżają się do Tenenkę i triumfowali tutaj kremlowscy propagandyści na kanale Rybal na Telegramie. Oznacza, że w ciągu 10 dni armia rosyjska posunęła się o 5 km na zachód. Wielu Ukraińców obawia się, że przy takim tempie wojska rosyjskie w ciągu kilku miesięcy dotrą do granicy obwodu donieckiego i dniepropietrowskiego. A Pentagon nadal dysponuje około 4 miliardami dolarów w ramach prezydenckich środków, które mogłyby być wykorzystane na pomoc dla Ukrainy. To teoretycznie pozwoliłoby Pentagonowi wysłanie sprzętu wojskowego do Kijowa, ale Departament Obrony waha się, czy wydanie tych środków negatywnie nie wpłynęłoby na gotowość amerykańskiej armii. Wcześniej był niechętny do wydawania jakichkolwiek pozostałych pieniędzy bez zapewnienia, że zostaną one zwrócone przez Kongres, a teraz w sytuacji, gdy Ukraina desperacko potrzebuje amerykańskiej pomocy, republikańscy przywódcy w Izbie Reprezentantów obmawiają jej większego finansowania. Urzędnicy resortu obrony zastanawiają się, czy istnieje jakakolwiek wewnętrzna poduszka finansowa, która pozwoliłaby departamentowi wydać część z pozostałych 4 miliardów na pomoc Ukrainie. 4 miliardy to jest tyle, co przekazała Japonia Ukrainie. No, nie sądzę, żeby to rozwiązało problem tak na dobrą sprawę. To tylko raczej takie byłoby wizerunkowe, ale też tego Departament Obrony nie chce zrobić, no bo obawia się, że sam zostanie bez środków. A siły rosyjskie pod niedawno zdobytą Awdijiwką na wschodzie Ukrainy utrzymują, jak się wydaje, dość szybkie tempo operacji ofensywnych, tak aby pójść naprzód, zanim Ukraińcy ustanowią bardziej zwarte linie obrony, informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Wojska rosyjskie tymczasowo zmniejszyły tempo operacji, gdy po zajęciu Awdijiwki 17 lutego przeczesywały miasto, niemniej potem wznowiły dość wysokie tempo ataków na zachód i północny zachód od Awdijiwki. Celem ataków, jak wyjaśnia środek, są miejscowości Berdyczy, Orliwka i Tonenkę. To już nowe miejscowości się pojawiają, gdzie Ukraińcy ustanowili, bo już poprzednie się zdążyłem się ich już nauczyć.
Teraz pojawiają się nowe, gdzie Ukraińcy ustanowili pozycje obronne, aby osłonić wycofywanie się z Awdijiwki. Zajęcie Awdijiwki pozwoliło Rosjanom naciskać na pozycję, którą Ukraińcy obsadzali krócej niż pozycję w Awdijiwce i na zachodniej. Siły rosyjskie utrzymują prawdopodobnie wysokie tempo operacyjne, starając się wykorzystać tę sposobność taktyczną. No a wszyscy się temu jakby przyglądają. No to, to jest, proszę Państwa, dla mnie... No chyba zaskoczenie jednak, myślę, że dla wielu osób w Polsce również, bo europejscy sojusznicy i USA odżegnują się od słów Macrona, który w poniedziałek powiedział, że nie należy wykluczać wysłania wojsk zachodnich lądowych do Ukrainy w przyszłości. Nie mamy żadnych planów wysłania żołnierzy USA, zapewnił rzecznik Pentagonu. To pomysł Macrona, odpowiedział wicepremier Włoch Antonio Tajani. No i generalnie nie wiadomo właściwie czemu raptem Macron powiedział sprawdzam, czemu taki stał się bojowy, a powiedział sprawdzam, no i okazało się, że chętnych za bardzo nie ma. Unia Europejska powoli odrabia lekcje związane z wojną na Ukrainie, zamierza przestawić swój pomysł obronny, swój przemysł obronny na wojenne tory. No trochę to trwa. Jak teraz wrócimy do tego przemówienia Putina z początku tego komentarza, gdzie Rosja już jest w trybie wojennym, a tutaj trwają dyskusje. Unia wyciąga wnioski, czy przemysł obrony na wojenne tory, czy jednak nie. No, Bruksela chce, żeby państwa członkowskie wspólnie kupowały broń oraz dbało o utrzymywanie mocy produkcyjnych i zamierza przeznaczyć na to pokaźne sumy. Wszystko po to, by Europa zdobyła gotowość obronną na wypadek potencjalnego konfliktu. Lada moment Bruksela przedstawi swoim państwom członkowskim 27-stronicowy projekt Europejskiej Strategii Przemysłu Obronnego. Politico zapoznał się z jego treścią i teraz informuje, co tam się zna, że celem Unii Europejskiej jest zmiana sposobu finansowania i sprzedaży broni. Powodem tych działań jest wojna Putina w Ukrainie, pojawiające się doniesienia o tym, że Rosja może w nadchodzących latach zaatakować któryś z państw członkowskich NATO. Ale tak się zastanawiam, czy Polska w tych ostatnich dwóch latach, jak my się tak chwalimy, że o, tu 2%, 4%, no i w ogóle teraz to już nas wszyscy powinni bronić, czy Amerykanie powinni nas bronić, bo wypełniamy przecież ten warunek i kupujemy tyle, ile trzeba, a może też moglibyśmy produkować, no ale już przynajmniej dla siebie, bo sami widać, że będziemy tego potrzebować. A jak już sami będziemy potrzebować, no to może przy okazji komuś innemu można by sprzedać. To są takie naiwne i dziecinne, proszę Państwa, pytania, no bo wszyscy chyba wiemy, no, że to tak nie jest, że to jest bardzo skomplikowane, że to nie jest takie proste i tak dalej, ale, no, ale czasami jak tak po prostu przysłuchuję się jako laik tym dyskusjom o tym przestawianiu na kwestie, na tryb wojenny i tego, ile na to pójdzie pieniędzy, to tak sobie myślę, i czy to rzeczywiście się będzie dobrą, taką stuprocentowo się będzie przekładać na bezpieczeństwo, tak sobie myślę, że może można byłoby po prostu samemu też zrobić postęp w kwestii uzbrojenia i jego produkcji. Andriy Yusow, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego CHUR w wywiadzie dla Politico, potwierdza z kolei, że służby specjalne Ukrainy tropią Rosjan za granicą. Ukraiński wywiad musi być obecny wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zniszczenia wroga. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie możliwe jest osłabienie interesów Rosji, mówi Yusow i twierdzi, że działania przeciw Rosji mieszczą się w ramach prawa międzynarodowego. Jeśli chodzi o Sudan, nie mogę potwierdzić ani nie mogę zaprzeczyć, no to pewnie są w Sudanie, proszę Państwa, bo wiemy, że tam, no tak, co mamy w Polsce, proszę Państwa, Daniel Obajtek miał być inwigilowany za rządów PiS przez CBA, być może Pegasusem, tak twierdzi Andrzej Stankiewicz w tekście, o tekście Jacka Hanukowicza w Onecie. Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości mają zapaść strategiczne decyzje odnośnie dalszego zaangażowania partii w protesty rolników. No właśnie, proszę Państwa, oficjalna agenda, że przewiduje właśnie te dwa tematy, czyli rolnicy i kampanijny reset w wyborach samorządowych. Tym się ma zajmować PiS. Kolejne posiedzenia sejmowych komisji śledczych odkrywają obraz państwa PiS, które inwigilowało obywateli, sprzedawało wizy na straganach i wyrzucało publiczne pieniądze w błoto. Na początku rządu koalicja 15 października, dla niektórych 13 grudnia, zapowiadała jednak, że na trzech takich komisjach nie poprzestanie, a sam Donald Tusk będzie rozliczać w ten sposób także korupcję w PiS. Dziś koalicjanci przyznają, że temat,
który mógłby zbadać kolejna komisja śledcza, ale taka prędko raczej nie powstanie, nic tak nie pogrąża PiS jak prawda, ale możliwości są okrojone, pisze Onet. No, ja nie wiem, co to będzie, jak się skończą komisje śledcze, bo na razie mam wrażenie, że no tutaj atak w PiS niesamowicie jednoczy rząd. No jak zabraknie ataku na PiS tych komisji śledczych, to troszkę chyba to spoiwo łączące tak różne ugrupowania, które są w koalicji, zostanie rozluźnione. No zobaczymy. Nowe kierownictwo prokuratury podjęło decyzję o kontynuacji śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej prowadzonego przez poprzedników, a nie wiem, czy będzie to śledztwo przeciwko poprzednikom, którzy prowadzili to śledztwo, czy będą próbowali wyjaśnić katastrofę smoleńską. Proszę Państwa, postępowanie przedłużono do końca tego roku. No, trwa to już 14 lat, proszę Państwa, jesteśmy w roku pańskim 2024 i cały czas to trwa. No i teraz Donald Tusk, co on mówi o przemówieniu Władimira Putina? Nie ulega wątpliwości, że słowa Putina o tym, że Rosja zbroi się i przedstawia swoją gospodarkę na tryb wojenny, są prawdziwe. To wszystko trzeba traktować śmiertelnie poważnie. No dobra, ale co dalej? A tymczasem, Państwo, były konsul generalny RP w Mumbai, Damian Iżyk, odniósł się w programie TVN24 rozmowa Piaseckiego do swoich wtorkowych zeznań przez komisję w sprawie afery wizowej. Ciekawa sprawa, że ten dyplomata został tutaj wkręcony jakby w tą aferę. Niesamowita sprawa. Okazało się, że jest tam jakiś sprzedawca warzyw, jakiś choreograf, który nie potrafi tańczyć, aktor, który nie był w stanie wskazać ani jednego filmu. Takimi słowami opisywał ekipę filmowców. I Polska zgłasza swojego kandydata na szefa Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej. Będzie to generał Sławomir Wojciechowski, obecnie przedstawiciel Polski przy Komitetach Wojskowych Unii Europejskiej i NATO, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, a Przemysław Czarnek odniósł się do słów profesora Nowaka, który zasugerował, że jest potencjalnym następcą Jarosława Kaczyńskiego, że on może zostać. Chyba mu w ten sposób troszkę zaszkodził, ale Przemysław Czarnek powiedział, nigdy nie zastąpi Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości. I proszę Państwa, to by było na tyle, więc równo godzinka, jeśli ktoś dotrwał do samego końca, to będę bardzo wdzięczny za dwa wykrzykniki. Bardzo było miło dzisiaj się z Państwem spotkać przed weekendem. W weekend niczego już nie nagrywam, w sobotę, w niedzielę nie będzie filmu. Ten film będzie musiał wystarczyć. Ostatnio nagrywam też takie komentarze z podróży, takie mini reportaże. Ostatnio też takie opublikowałem na kanale i do jego wysłuchania zachęcam. Raz jeszcze bardzo dziękuję za to wsparcie na Patronite, jestem wdzięczny. Jest mi bardzo miło, czuję też wielką ulgę i wielką satysfakcję oraz wielką motywację za to, że tak gremialnie Państwo zdecydowaliście o tym, że geopolityczny standard dla ludzi o mocnych nerwach musi być wygłaszany, że cyfrowa sieć musi przetrwać. Za to jestem Wam bardzo wdzięczny. No i teraz tradycyjnie wygłoszę tą formułę. Na końcu komentarza ten manifest cyfrowej sieci mówił z dalekich cesarskich Chin, mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej sieci, samozwańczy mistrz banało, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich mohikanów kultury, zasuwał emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem, a także nieprzyjednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku. Proszę Państwa, wielki luzer, wielki przegryw zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, ale za to jakich osób, rozumiejących formułę tego kanału i wspierających go z całego świata, z całej Europy i z całej Polski. A teraz jeszcze dziękuję, bo proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, przynajmniej na tym podcastie tak było, jest i będzie, jedyne co się liczy, to szacunek ludzi cyfrowej sieci. Kłaniam się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Miłego weekendu.